Trailery są całkiem istotnym elementem w trakcie promocji gry. Zwykle czekamy z upragnieniem na pierwsze wzmianki o tym, jak będzie wyglądał produkt, którym jesteśmy zainteresowani. No i najczęściej jeszcze bardziej nakręcamy się po obejrzeniu właśnie takiego zwiastunu. Dzisiaj przedstawię kilka bardzo ciekawie zrealizowanych klipów, które zasługują na uwagę. W komentarzu napisz, czy też masz jakieś swoje trailery gier, które szczególnie Ci się spodobały. Chętnie je zobaczę. A tymczasem zapraszam bardzo serdecznie do obejrzenia filmu. Dead Island. Trailer jak najbardziej wzruszający, wpadający w pamięć i świetnie zrealizowany, mimo że niestety pamiętamy, że to co przedstawiała gra mało miało wspólnego z tym ponurym, poruszającym klipem, który oglądaliśmy przed premierą. The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ten trailer to coś pięknego. Klip budzi ekscytację, przynajmniej u mnie, głównie przez to, że pokazuje ten ogromny świat i możliwości, jakie nam oferuje. Do tego ma całkiem niezły montaż i fenomenalny soundtrack. Metal Gear Solid 5. Nie jestem zbytnim fanem serii, ale ten klip wgniótł mnie w ziemię. Głównie poprzez piękny i mega klimatyczny soundtrack. Convince a witcher to take this contract. Times have changed. Wiedźmin 3. Nie wiem, czy to można nazwać trailerem czy animowanym shortem. Akcja nawet nie ma miejsca podczas gry, ale klip jest bardzo klimatyczny, wizualnie jest na wysokim poziomie, no i pokazuje bardzo ciekawy fragment życia bohatera jednej z najlepszych gier wszechczasów. Kids, it'd be like the kids on TV. We play ball and sit in the sun, but you know how it is. GTA 5. Tutaj trailer bardzo dobrze oddaje to, co będziemy mogli zobaczyć podczas gry. Rockstar wie, jak bardzo dobrze przekazać ducha rozgrywki w swoich promujących klipach. Prince of Persia 2008. Piękna, niedoceniona gra zasługuje na piękny i niedoceniony trailer. Ubisoft pokazuje, że nie potrzeba robić mega efektownych trailerów, by stworzyć coś dobrego wizualnie i utrzymać odbiorcę przy ekranie. Mass Effect 3. Kolejna gra z długą historią świetnych trailerów. Ten pokazuje główny zarys fabularny trzeciej części, czyli inwazję żniwiarzy na Ziemię. Sam przyznaj, że wykonany jest fenomenalnie i nie chodzi tu tylko o aspekt wizualny, ale również o rozwój akcji i muzykę.